Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Witam panie premierze, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Panie premierze, jak napisał wczoraj Business Insider, Polska ma złożyć Ukrainie konkretną ofertę u swojego udziału w odbudowie Ukrainy. W resorcie pana premiera powstaje odpowiedni dokument. Co to konkretnie będzie? Na czym ta oferta będzie polegała? Czy to taka komercyjna oferta, czy bardziej pomocowa? Jak to ma wyglądać? Rzeczywiście pracujemy od kilku tygodni nad tym, żeby taką ofertę stworzyć. Wyszedłem z takiego założenia, że spółki Skarbu Państwa, które są największymi polskimi firmami, największymi podmiotami gospodarczymi, mogą tutaj odegrać ważną rolę. Zresztą w tej chwili już ją odgrywają, chociażby w pomocy Ukrainie, nie tylko tej pomocy humanitarnej. 30 milionów złotych spółki przeznaczyły na ten cel, ale również jeśli chodzi o dostawę strategicznych surowców na Ukrainę. Ale przyszłość przed nami, odbudowa przed nami, tutaj spółki mogłyby taką rolę odegrać. Ja mam już informacje ze spółek. Bo miesiąc temu prawie. Tak. Jest już ta informacja. Możliwości, chęci i tak dalej. Jest już ta informacja ze spółek, w jaki sposób one widzą możliwość zaangażowania się w ten proces, który przed nami. Chcę, aby również wciągnąć do tego procesu podmioty prywatne, no tak, żeby rzeczywiście ta nasza oferta była możliwie pełna. I taki raport przygotowujemy, który zostanie stronie ukraińskiej przedstawiony jako oferta ze strony Polski, ze strony polskich firm, polskich podmiotów gospodarczych. Oczywiście na zasadach gospodarczych, bo inną kwestią innej rozmowy jest kwestia finansowania tych procesów. I tutaj mówi, globalnej pomocy, którą tak, Ukraina będzie dostawała, tutaj będzie też komercyjnie oczywiście, podmioty gospodarcze muszą działać komercyjnie, spółki muszą działać komercyjnie, czy państwowe, czy prywatne. Natomiast my mówimy dzisiaj o tym, mówił chociażby pan premier Mateusz Morawiecki, o planie potrzebie stworzenia takiego nowego planu Marszala dla Ukrainy po wojnie, na który złożyłyby się fundusze przeznaczone rzeczywiście przez cały świat. To wracając do tego dokumentu, to panie premierze, perspektywa czasowa, to będzie przyjęty przez rząd w ogóle? Kiedy? Jak to ma wyglądać? Jaki jest harmonogram prac, działań w tej sprawie? Znaczy chcę, żeby to było jak najszybciej, natomiast ta oferta, jeśli ma być ofertą dobrą, to ona musi być również skonsultowana ze stroną ukraińską. Ja taką wstępną rozmowę z ambasadorem Deszczycą już jakiś czas temu odbyłem, mówiąc mu o tej inicjatywie. To spotkało się z zainteresowaniem. Natomiast tak, no w tej chwili to nie jest kwestia takiego dużego pośpiechu, bo dzisiaj rzeczywiście ta perspektywa pokoju na Ukrainie nie jest bardzo bliska. Niestety, można powiedzieć, nie jest bardzo bliska, ale to nie znaczy, że mamy się do tego nie przygotowywać, no bo ten pokój prędzej czy później jednak nastąpi i wtedy chcę, aby Polska była przygotowana, aby Polska w tym wyścigu była i tak liderem. Nie, bo Dmytro Kuleba, szef ukraińskiego MSZ, był niedawno w Berlinie i tam poinformował, że zaprosił Niemcy do objęcia przewodnictwa w odbudowie jednego z regionów Ukrainy. To prawda. No, oczywiście, że ten wyścig już trwa, stąd nie pozostajemy obojętni, stąd te działania, o których mówię, ale nie chciałbym też składać tutaj takich deklaracji, że akurat tego czy tego dnia, czy za tyle tygodni ta oferta będzie gotowa, będzie dograna i będzie już również domówiona, można powiedzieć, ze stroną ukraińską. Ważne, żeby to była oferta absolutnie wiarygodna i trafiająca w potrzeby strony ukraińskiej, bo tylko wtedy może być skuteczna. Panie premierze, pan wybiera się do Davos w niedzielę, to będzie też jeden z tematów rozmów? Na pewno tak. To jest dzisiaj taki temat, o którym cała Europa i cały świat mówi, ale nie tylko to. No, tych problemów jest dużo więcej. No, ważnym elementem będzie rozmowa o transformacji energetycznej, bo przecież ten temat w związku z wojną nie tylko nie zszedł z agendy, ale wręcz przeciwnie, stał się jeszcze bardziej ważny w kontekście odcięcia dostaw surowców energetycznych z Rosji. Transformacja energetyczna staje się pierwszoplanowym zadaniem dla Europy. O tym trzeba rozmawiać. Będą tam również obecne i aktywne spółki energetyczne, polskie spółki energetyczne, które będą na ten temat rozmawiać ze swoimi partnerami. Ja będę chciał spotkać się również z przedstawicielami największych instytucji finansowych, światowych, tak aby zachęcić ich do udziału finansowego, kapitałowego w tym procesie transformacji energetycznej, który będzie wymagał od nas rzeczywiście zaangażowania ogromnych środków, którymi nie w pełni
środkami nie dysponujemy. Musimy je również pozyskać ze źródeł zewnętrznych. No, ale te unijne, no to jest, pozwolę sobie ocenić w bardzo taki ostrożny fragment, czy nieduży fragment tego, czego rzeczywiście potrzebujemy. Tutaj będziemy musieli duży wysiłek finansowy ponieść. Sami go nie udźwigniemy. Potrzebujemy rzeczywiście również poszukiwania środków zewnętrznych. Będę o tym również rozmawiał, ale również ważnym elementem, bo będziemy rozmawiać też w skali Międzymorza, bo oprócz tego polskiego domu tam w Davos będzie również pod polskim patronatem funkcjonował taki dom Międzymorza gospodarczy. Będziemy rozmawiać również o współpracy w naszym regionie i o udziale naszego regionu i Polski również w odbudowie łańcuchów dostaw, które no, w ramach tych wszystkich kryzysów, które nas dotknęły w ostatnim czasie, i pandemia, i wojna, no, zostały bardzo mocno pozrywane. O efektach tych kryzysów teraz porozmawiajmy. Jeden z tych, z którymi Polacy mierzą się na co dzień, to ceny paliw, panie premierze. Czy rząd ma jakieś jeszcze narzędzia, czy planuje jakiekolwiek działania, żeby, no, jeżeli nie obniżyć, to zatrzymać przynajmniej wzrost cen paliw? Znaczy, no my te narzędzia, ja muszę powiedzieć tak, no, my te narzędzia, które mieliśmy, nie, to absolutnie nie mówmy o bezradności rządu, ponieważ my podjęliśmy rzeczywiście te działania, które były możliwe w ramach regulacji europejskiej, czyli przede wszystkim redukcję do absolutnych minimów tych wszystkich obciążeń, tych podatków pośrednich na paliwa. Ale powiedzmy o tym, co rząd może jeszcze zrobić. Więc VAT z 23 na 8 na paliwa. Wiemy, panie premierze, no tak, ale trzeba o tym, no właśnie, trzeba o tym mówić, ale bo paliwo, mimo że bardzo drogie dzisiaj w Polsce, odczuwamy to przecież wszyscy, na tle Europy jest, Polska ma najtańsze paliwa. No, w Polsce ta średnia cena benzyny, no, przekracza już znacząco 7 zł, ale w wielu krajach europejskich to jest w przeliczeniu na złotówki ponad 11 zł. Jasne, panie premierze, wrócę do pytania, czy cokolwiek rząd jeszcze zrobi w tej sprawie? No, robimy, tak powiem, tyle, ile można rzeczywiście w ramach regulacji, natomiast no, dzisiaj co możemy robić? No, dzisiaj pojawia możemy, się tak, pomysł zamrożenia cen. No, panie redaktorze, no ja jestem już człowiekiem dojrzałym wiekowo, więc pamiętam te czasy, kiedy to rząd ustalał ceny, tabele cen regulowanych, no to czasy słusznie minione, komunistyczne. My żyjemy jednak w czasach gospodarki rynkowej. Paliwa w Polsce sprzedają nie tylko podmioty kontrolowane przez Skarb Państwa, przecież nie tylko Orlen czy Lotos, ale również koncerny zagraniczne. No, trudno mi sobie wyobrazić, w jaki sposób mielibyśmy zmusić te koncerny zagraniczne, żeby sprzedawały benzynę poniżej kosztów surowca. No, to jest zupełnie niemożliwe. Wzrost cen surowca ropy naftowej na rynkach od chwili wybuchu wojny to jest wzrost kilkanaście procent. Wzrost cen walut, no, dolara w tym przypadku, również to jest kilkanaście procent w stosunku do tych cen przedwojennych. To się musi wszystko niestety odbijać na cenach na stacjach benzynowych i to jest całkowicie niezależne od polskiego rządu. To jest trend światowy. Ceny na świecie paliw rosną, nie tylko zresztą benzyny, ale również nowych żadnych ruchów i działań. My zrobiliśmy już wszystko, bo zareagowaliśmy pierwsi. No, panie redaktorze, można powiedzieć tak, mogliśmy nie reagować i teraz mógłbym tu przyjść do studia i powiedzieć tak, mamy jeszcze te mechanizmy w zanadrzu, ale my już te wszystkie mechanizmy użyliśmy, które były możliwe, czyli zejście do absolutnych minimów europejskich, no chyba, że ogólnoeuropejskie uzgodnienia byłyby takie, że możemy zejść jeszcze niżej. Panie premierze, to o węglu teraz porozmawiajmy, bo za tonę węgla tego do domowych pieców, no, płaci się nawet do 3000 zł, to dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku, no i problem jest i będzie z dostępnością surowca, jak rząd uzupełni te braki po zablokowaniu importu z Rosji, czyli około 8 milionów ton. Rzeczywiście robimy wszystko, żeby wszystkim nie zabrakło węgla, bo z jednej strony mówimy o cenach. Jest pewne, że nie zabraknie przed tą zimą, bo kupuje się węgiel na zimę. Nie powinno zabraknąć. I tu mamy dwie drogi do tego, żeby ten cel osiągnąć, czyli po pierwsze zwiększenie. Nie mówi pan, nie zabraknie, tylko nie powinno zabraknąć, więc może zabraknąć. Panie doktorze, no ja nie jestem w stanie przewidzieć, nie jestem jasnowidzem, co się jeszcze wydarzy, bo żyjemy w świecie, w którym pewne procesy, które wydawało się, że są procesami przewidywalnymi, nie są dzisiaj przewidywalne, ale dzisiaj mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że nie zabraknie. Dlaczego? Dlatego, że chcemy zwiększać wydobycie w polskich kopalniach. To nie jest proste, bo to wymaga czasu, to wymaga również inwestycji, nakładów. Przez wiele lat polskie górnictwo było taką gałęzią przemysłu przeznaczoną do wygaszenia, do likwidacji, w związku z czym tych inwestycji nie było, no bo trudno inwestować
inwestować w przemysł, który ma być zwijany. Dzisiaj musimy ten trend odwrócić. Po drugie, plan wygaszania, panie premierze, plan, z datą końcową 2040, data końcowa, tak deklarujemy naszym partnerom europejskim, data 2049 jest absolutnie aktualna, natomiast na pewno ten harmonogram będzie przebiegał inaczej. Dzisiaj nie możemy zamykać kopalń w momencie, kiedy mamy niedobór węgla i dopiero w momencie, kiedy uzupełnimy, czy jakby zastąpimy węgiel skutecznie innymi metodami wytwarzania energii, wtedy możemy dopiero rzeczywiście realnie ten proces zamykania kopalń realizować. Jak się może zwiększyć to wydobycie, jeżeli chodzi o te... Więc z jednej strony zwiększenie wydobycia, myślę, że 1 do 2 milionów ton jesteśmy w stanie zwiększyć. No i pozostaje import. Import, który będzie droższy oczywiście od węgla rosyjskiego, ale też chcemy tutaj dokonać pewnych działań takich, aby z polskich kopalń, które produkują relatywnie taniej w stosunku do tego, co możemy dzisiaj pozyskać za granicą, żeby ten węgiel trafiał do, w pierwszej kolejności do odbiorców indywidualnych, tak żeby ten wzrost cen był najmniej odczuwalny. Natomiast import, żeby uzupełniał potrzebowanie energetyki. No, tutaj będziemy sobie musieli z tym wzrostem cen jakoś poradzić. To jeszcze jedno pytanie, panie premierze. Dojdziemy do 20% inflacji w tym roku? No nie, no. Ale nie mówię za cały rok, tylko poziom miesiąc do miesiąca. Nie przewiduję tego. Co prawda rzeczywiście mamy rekordową inflację, bo te 12% to jest bardzo dużo. I 40% dokładnie chyba z tego, co pamiętam. Natomiast znowu muszę powiedzieć, na tle Europy, chociażby naszego regionu, krajów bałtyckich, chociażby, gdzie rzeczywiście te 20%... No na tle naszego regionu, wypadamy przyzwoicie, ale na tle Europy wypadamy źle. Wypadamy źle, ale też w tych krajach zachodniej Europy ta inflacja od kilkudziesięciu lat jest najwyższa. Więc mogę powiedzieć tak, no my podjęliśmy cały zestaw działań, żeby tą inflację ograniczać. Tarcza antyinflacyjna przede wszystkim zmniejsza te dolegliwości, można powiedzieć, inflacji. Ekonomiści przewidują, eksperci przewidują, że no w tym roku rzeczywiście mamy szczyt tej inflacji, ale już w drugiej połowie roku, pod koniec roku zacznie ona spadać. Musimy to przetrzymać. No niestety, wojna zmieniła wszystko. Aktywów państwowych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia panu premierowi. Życzę. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz zapraszam już państwa na spotkanie z Kamilą Biedrzycką i jej programem Ekspres Biedrzycki. Dobry w piątek, to jest program Ekspres Biedrzyckiej, Kamila Biedrzycka, kłaniam się i zapraszam państwa na dzisiejsze spotkanie. Za chwilę państwa gościem Marek Belka, były premier, były szef Narodowego Banku Polskiego, obecnie eurodeputowany. Oczywiście nie trudno domyślić się, o czym rozmawiać będziemy, bo będziemy mówić o pieniądzach z Unii Europejskiej, o Krajowym Planie Odbudowy, o fatalnych skutkach relacji rządu Prawa i Sprawiedliwości z Komisją Europejską i pytaniu, czy pieniądze z KPO zaczną do nas płynąć. Ja już nawet nie mówię o szerokim strumieniu, ale chociaż takim małym strumyczkiem. Okazuje się bowiem, że rząd konsekwentnie nie spełnia warunków postawionych przez Komisję Europejską, która to powołuje się na orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie wiemy, czy i kiedy na pewno
zostanie procedowana ustawa prezydencka w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Prawdopodobnie odbędzie się to na posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu, ale nie ma jeszcze stuprocentowej pewności. Wiemy, że przedstawiciele rządu mówili o tym, że właściwie sprawa jest już załatwiona i to już nie tylko rzecznik Piotr Miller, ale sam premier Mateusz Morawiecki powiedział, że można uznać, że sprawa KPO jest domknięta, no ale nic z tego, nic nie ma to wspólnego z rzeczywistością, przynajmniej jeżeli posłuchamy przedstawicieli Komisji Europejskiej. Jak to wygląda z perspektywy Brukseli? Na ten temat z Markiem Belką między innymi będziemy mówić. Będziemy rozmawiać także na temat, który budzi bardzo duże emocje ostatnio, czyli kwestia sprzedaży grupy Lotos węgierskiej firmie MOL. Wiemy, że jest list protestacyjny. List protestacyjny w tej sprawie byłych ministrów związanych z gospodarką, z przemysłem, którzy piszą tak. Wypowiadamy się jednomyślnie i jednoznacznie przeciwko realizacji tzw. fuzji grupy Lotos z grupą Orlen na warunkach ogłoszonych przez ministra aktywów państwowych. Piszą we wspólnym stanowisku ministrowie resortów gospodarczych. Sygnatariusze listu apelują m.in. o to, żeby zaprzestać sprzedaży aktywów Lotosu oraz niewpuszczanie węgierskiego koncernu paliwowego na polski rynek, bo takie konsekwencje będzie miała właśnie ta umowa. List podpisali byli ministrowie przemysłu i handlu, w tym m.in. Tadeusz Syryjczyk, Henryka Bochniarz, Andrzej Lipko czy Marek Pol. Mówi się o tym również, że sygnatariuszami apelu byli między innymi Wiesław Kaczmarek, Janusz Steinhoff, Jacek Piechota, Jerzy Hausner, Piotr Woźniak, Waldemar Pawlak, no czyli przyznają państwo zacne nazwiska, które no, mają sporo do powiedzenia w tego typu tematach. Wypowiada się w tej sprawie także były premier Donald Tusk, który mówi, sprzedając Lotos Orbanowi, Prawo i Sprawiedliwość de facto oddaje go pod kontrolę Putina. No i teraz pytanie, czy rzeczywiście ta umowa z Węgrami powinna wyglądać tak, jak to zostało ustalone? No bo wiemy doskonale, że sytuacja międzynarodowa bardzo się zmieniła. Wiemy doskonale, jak Węgry zachowują się wobec wojny w Ukrainie. I wiemy doskonale, że Viktor Orban jest piątą kolumną Władimira Putina w Unii Europejskiej. Pytanie więc, jaki to będzie miało wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Na ten temat z panem premierem Belką także będziemy mówić. Później państwa gościem będzie także pułkownik profesor Dariusz Kozerawski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, były rektor Akademii Obrony Narodowej. Tutaj oczywiście skupimy się na kwestiach związanych z Ukrainą. Wiemy, że zastępca dowódcy pułku Azow mówi, że jeszcze są w Azowstalu i że trwa pewna operacja. Bardzo enigmatyczne określenie. Natomiast wielu zwraca uwagę na to, że to nie jest tak, że Azowstal już ostatecznie został poddany. Dziś jest 85. dzień wojny. Wraz z dowództwem jestem na terytorium zakładu Azowstal. Trwa pewna operacja, o której szczegółach nie będę informował. Dziękujemy całemu światu. Dziękujemy Ukrainie za poparcie. Zobaczymy się, powiedział zastępca dowódcy pułku Azow. Co to może oznaczać? Co oznacza ta tajemnicza operacja? Na ten temat z panem pułkownikiem porozmawiamy. Warto też odnotować, drodzy państwo, że dość jednoznacznie i okrutnie, niektórzy mówią o zmiażdżeniu, podsumował działania Rosjan były ambasador Stanów Zjednoczonych w Federacji Rosyjskiej właśnie, który na Twitterze napisał taki dość krótki komunikat, aczkolwiek mówiący wiele. Po niespełna 3 miesiącach walk Putin nie osiągnął żadnego z głównych celów militarnych w Ukrainie. Nie mógł nawet zająć Mariupola normalnymi metodami wojskowymi, więc zamiast tego mówi jego mieszkańców. I to jest zwycięstwo? Pyta były ambasador amerykański w Moskwie. Myślę, że pytanie retoryczne, aczkolwiek wybrzmiało wczoraj bardzo głośno. Mnóstwo interakcji były ambasador doczekał się właśnie w mediach społecznościowych. Dyskusja nad tym rozgorzała. Dobrze, im więcej o zbrodniach wojennych Rosjan się mówi, tym lepiej. Mamy bardzo złe informacje dotyczące kwestii rozszerzenia NATO, drodzy państwo. Ja już od kilku dni opowiadam państwu o tym, że Turcy, a właściwie Recep Erdoğan się sprzeciwiają wejściu Finlandii i Szwecji do NATO, ale okazuje się, że jest kolejny kraj, który ma jakieś ale i tym razem jest to Chorwacja. Prezydent Chorwacji oświadczył wczoraj, że zgoda jego kraju na wstąpienie Szwecji i Finlandii do NATO musi być powiązana ze zmianami prawa wyborczego w Bośni i Hercegowinie, które sprzyjałyby zamieszkującej ten kraj
mniejszości chorwackiej. No i tak to wygląda, że teraz wszyscy będą próbowali załatwić swoje własne wewnętrzne interesy kosztem bezpieczeństwa i rozszerzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego. Bardzo trudna sytuacja, wymagająca oczywiście szeregu działań dyplomatycznych i takiej gimnastyki dyplomatycznej, można powiedzieć. Ciężko oczywiście przewidzieć, jak to się skończy. Oczywiście Jens Stoltenberg, czyli szef NATO, cały czas wszystkich uspokaja i twierdzi, że do rozszerzenia NATO o Finlandię i Szwecję dojdzie, ale oczywiście kolejne tego typu sygnały wysyłane przez kolejne państwa no, nie wprawiają nas raczej w optymistyczny nastrój, jeżeli chodzi przynajmniej o tempo rozszerzenia struktur NATO. Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych, wczoraj bardzo mocno wsparł Szwecję i Finlandię właśnie w tych dążeniach do przystąpienia do Paktu Północnoatlantyckiego. Podkreślił po stokroć, że oba kraje spełniają wszystkie kryteria NATO i mówił dokładnie tak, tu cytat. Nie ma wątpliwości, że NATO jest silniejsze niż kiedykolwiek. Przyjęcie nowych członków nie stanowi zagrożenia dla kogokolwiek, powiedział Biden podczas wspólnej konferencji prasowej z premierką Szwecji i prezydentem Finlandii. Podkreślił także, że oba kraje, to już Państwu wspominałam, spełniają wszystkie kryteria, żeby dołączyć do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Pamiętają Państwo pewnie, jak mówiłam o tym, że włoski dziennik La Stampa pisze o ciężkiej chorobie Władimira Putina, o tym, że przejdzie on operację związaną z chorobą onkologiczną, że propaganda rosyjska przygotowała na ten czas nieobecności Putina nawet specjalne filmy, nagrywała go wcześniej tak, żeby systematycznie te nagrania wypuszczać do opinii publicznej w Rosji, przekonywać społeczeństwo rosyjskie, że z Putinem jest wszystko w porządku. No i mamy kolejne informacje z tego dziennika, dziennika La Stampa, który donosi, że Putin został zoperowany już na raka. Nie tylko to są potwierdzone rewelacje o nowotworowej chorobie Władimira Putina, ale dziennik informuje dodatkowo o rzekomej hospitalizacji prezydenta Rosji. Co więcej, włoscy dziennikarze piszą także o nagraniach, które rosyjskie spec-służby miały już przygotować na wypadek dłuższej absencji najważniejszego na Kremlu polityka. No, to jest takie rozwinięcie informacji, o których przed chwilą Państwu wspominałam. Filmy mają już być gotowe do emisji. Mają służyć utrzymywaniu społeczeństwa w przekonaniu, że Putin wciąż jest pełen sił i pełen energii, chociaż nawet podczas obchodów Dnia Zwycięstwa nie było tego specjalnie wyraźnie widać. A jaka jest prawda o jego stanie zdrowia, to go oczywiście na 100% nie wiemy. O tym, że dyktator jest odpowiedzialny za popełnione na Ukrainie zbrodnie i że nie jest w dobrej kondycji, świadczą choćby filmy właśnie z ostatniej tej parady moskiewskiej 9 maja. Oczywiście na te wszystkie tematy dziś rozmawiać będziemy z naszymi gośćmi. Dodam tylko, że na koniec naszego programu około godziny 10 będzie u nas tutaj profesor Ewa Marciniak. Podsumujemy cały ten polityczny tydzień. Działo się sporo, a dziać pewnie się jeszcze będzie więcej w przyszłym tygodniu w kontekście tego oczywiście, co jest zaplanowane, a zaplanowana jest kwestia pracy nad prezydencką ustawą o likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Wielu uważa, że to może być bardzo sądny dzień w polskim Sejmie, ale nie uprzedzajmy wypadków, o tym wszystkim dziś będziemy rozmawiać. A już za chwilę Państwa gościem będzie profesor Marek Belka. Jeżeli uda nam się połączyć, bo tutaj Kuba mi podpowiedział, że jeszcze chwilę musimy poczekać, więc zostawiam Państwa z naszym gościem. Myślę, że opozycja ma majówkę i jeszcze się tak wydłużyła ta majówka. Mówię to oczywiście z ogromnym smutkiem, ale mam takie wrażenie, i tutaj podzielam absolutnie, że opozycja kompletnie nie znajduje sposobu na przejście tej narracji PiS-u. Mhm. Absolutnie. Oni nie mogą się odnaleźć. A to jest tym dziwniejsze. Właściwie lewica, i to pokazuje też ten sondaż Ipsosu dzisiejszy, lewica, która zyskała kilka punktów procentowych. No w tej sytuacji, kiedy rzeczywiście jest taka gospodarcza zapaść, a jeszcze większa nam grozi, no to lewica powinna zyskiwać. Lewica powinna odzyskać ten elektorat, no nazwijmy to robotniczy, chociaż dzisiaj już trudno powiedzieć, że w ogóle taki rodzaj elektoratu jest. Ale na pewno ten socjalny elektorat lewica powinna zacząć odzyskiwać. Powinna wręcz nabrać wiatru w żagle i
Jeśli będzie potrafiła to zrobić, to dobrze. Natomiast kompletnie się przede wszystkim Szymon Hołownia pogubił. Nie do końca chyba nawet jego potencjalni wyborcy i sympatycy rozumieją, w którym kierunku idzie. Oczywiście szanuję to, że on próbuje rozmawiać ze wszystkimi i tak bardziej koncyliacyjnie i tak dalej. Natomiast no, w tym momencie potrzebujemy dużej wyrazistości. Wreszcie teraz mamy do czynienia, szanowni państwo, z straszną wojną na Ukrainie. Ona też wpływa na zjawiska, na zdarzenia gospodarcze. Mamy tutaj do czynienia z wzrostem cen paliw. To wszystko przekłada się na koszty produkcji. Ze wzrostem cen nawozów, bo są wysokie ceny gazu. Wysokie ceny gazu przekładają się na wysokie ceny nawozów. Za każdym razem jest reakcja państwa. Za każdym razem wdrażamy nowe nasze rozwiązania. Nawozy, obniżyliśmy VAT na nawozy natychmiast, nie czekając nawet na ostateczną zgodę ze strony komisji. I podkreślam, to jest koszt po stronie budżetu państwa polskiego. Czy było coś takiego wcześniej? Warto, żeby każdy się też zapytał, bo przecież benzyna była droga także wcześniej. Albo VAT, szanowni państwo, na produkty żywnościowe. To też jest ważne dla polskiej wsi. Obniżyliśmy do zera. VAT na paliwo z 23% na 8%. Bardzo dobra wiadomość to uzgodnienie Krajowego Programu Odbudowy. Tutaj też z Podwyżkowa mogę to powiedzieć wszystkim Polakom, że jakiś tydzień temu zamknęliśmy praktycznie negocjacje dotyczące wszystkich, przepraszam za żargon unijny, kamieni milowych, czyli takich punktów kontrolnych i punktów, które ustalaliśmy razem z Komisją Europejską. Ich ustalenie zamyka cały proces negocjacji, żmudny, długi proces negocjacji. Krajowy Program Odbudowy został przez Unię Europejską, przez Komisję Europejską przyjęty. Po ich stronie musi teraz biec pewna procedura i po naszej. Po ich stronie jest to tak zwana Rada Ekonomiczno-Finansowa, która musi to przyjąć. Po naszej stronie zobowiązanie do zmian legislacyjnych, które wiążą się z Izbą Dyscyplinarną. Małe problemy techniczne, ale mam nadzieję, że już wszystko jest w porządku. Próbujemy w takim razie. Profesor Marek Belka, były premier, były szef NBP, obecnie eurodeputowany. Panie premierze, czy się słyszymy? No, po jakichś problemach technicznych wreszcie się słyszymy. To bardzo się cieszę, że się słyszymy, bo dużo spraw mamy, panie premierze, dzisiaj do omówienia. Zacznijmy od tego, co budzi bardzo duże emocje, czyli kwestia fuzji Lotosu i Orlenu, kwestia sprzedaży aktywów Lotosu węgierskiemu MOL-owi. I zapytam, czy pan się zgadza z Donaldem Tuskiem, który wczoraj wprost powiedział, że sprzedając Lotos Orbanowi, Prawo i Sprawiedliwość de facto oddaje go pod kontrolę Putina. Czy rzeczywiście pana zdaniem tak wygląda w tej chwili sytuacja? Nie wiem. Proszę mnie o to nie pytać. Ja wiem, że
problemy, znaczy, że koncepcje połączenia Lotosu z Orlenem pojawiały się już dawno, no ale wtedy była inna Rosja, inne Węgry, inny MOL. Więc trudno porównywać sytuację sprzed kilkunastu lat z obecną sytuacją. Dzisiaj pewno jakiekolwiek kontakty ze spółkami węgierskimi, które są kontrolowane przez, no to co tu dużo mówić, konia trojańskiego Putina w NATO i w Unii Europejskiej, czyli Orbana, są niebezpieczne. No właśnie, to trochę uprzedził pan moje pytanie, bo chciałam zapytać, jak ta transakcja może wpłynąć na bezpieczeństwo energetyczne Polski w tej sytuacji? Proszę nie zadawać mi pytań w sprawach, na których ja się nie znam. Panie premierze, no, oczywiście pan się nie zna, ale był pan szefem rządu. Gdyby pan dzisiaj był na miejscu Mateusza Morawieckiego, który tak bardzo właśnie, zachwala te transakcje, to co by pan zrobił? No, panie redaktor, to jest pytanie ja dobrze zaadresowane. Ja właśnie powiedziałem, jak ja byłem szefem rządu, to były inna Rosja, inne Węgry i inny MOL. I to, ta sytuacja jest nie do porównania z dzisiejszą. Okej, ale rozumiem, że nie polecałby pan komukolwiek robić dziś interesów z Węgrami Viktora Orbana. I ja przede wszystkim od razu powiedziałem, że to połączenie dzisiaj to jest po to, żeby ukarać Gdańsk wyprowadzeniem Lotosu z, że tak powiem, obszaru podatkowego tego miasta. Za co karać Gdańsk? Za to, że nie jest propisowski. Panie premierze, jak wygląda z perspektywy Brukseli sytuacja z Krajowym Planem Odbudowy? Zapewne śledzi pan dość dokładnie te wszystkie przekazy polskiego rządu związane z negocjacjami z Komisją Europejską. Tydzień temu dokładnie Piotr Müller, czyli rzecznik rządu, poinformował, że jest porozumienie w sprawie tzw. kamieni milowych. Po czym po kilku dniach Ursula von der Leyen, czyli szefowa Komisji Europejskiej, mówi, no zaraz, ale przypominam, że warunki są do spełnienia trzy. Na razie nie został spełniony żaden. Wczoraj premier mówi, sprawa KPO jest załatwiona, zamknięta, pieniądze popłyną. Gdzie jest prawda? No prawda jest tam, gdzie jest, gdzie leży, jak mówił Władysław Bartoszewski, a nie po środku. Sprawa jest dosyć oczywista. Komisja Europejska jest zainteresowana, żeby te pieniądze przekazać Polsce. Natomiast postawiła trzy bardzo jasne warunki. Pierwszy to jest likwidacja Izby Dyscyplinarnej. To jest najprostsza rzecz i tak naprawdę według mnie najmniej istotna, dlatego że przecież te funkcje i złe dyscyplinowanie sędziów, zaraz o tym dwa słowa, może przejąć jakakolwiek inna instytucja, jakakolwiek inna Izba, jakoś inaczej się nazywająca. No mówiąc krótko, jest to gra w kotka i myszkę przez rząd polski uprawiana. Natomiast jest drugi warunek. Chodzi o to, żeby do orzekania przywrócić sędziów niesłusznie od niego odstawionych. Czyli sędzia Tuleja, sędzia Juszczyszyn, sędzia Żurek i inni. Tutaj sprawa jest bardzo prosta, ale też, jakby to powiedzieć, prestiżowo dla ministra Ziobro trudna, bo bardzo łatwo weryfikowalna i oznaczałaby jego porażkę. No i trzeci ten kamień milowy, to jest to, żeby sędziów dyscyplinować za przewinienia, a nie za to, czy się zwracają do TSUE, czyli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniami prejudycjalnymi oraz za to, jakie wydają orzeczenia. A przecież to jest kluczowa sprawa. Nie jak ktoś, prawda, buchnął wiertarkę przysłowiową. Panie premierze, ale rozumiem, że atmosfera w Brukseli jest taka, że Komisja Europejska naprawdę chce te pieniądze wypłacić, tak? Tylko musi dostać jakikolwiek powód, żeby to zrobić od rządu Prawa i Sprawiedliwości. Czyli jakikolwiek pretekst właściwie, nie powód. No nie jakikolwiek. Właśnie chciałbym powiedzieć, że nie jakikolwiek, tylko spełnienie trzech warunków. Bo wielu zastanawiało się... Ze strony rządu polskiego nie ma woli spełnienia tych warunków. Czyli rząd polski, mówiąc o tym, że jest porozumienie w sprawie KPO, kłamie, panie premierze? Ucieczkę do przodu robi? Jak to interpretować pana zdaniem? Znaczy, wiele zależy, jak interpretujemy porozumienie. Porozumienie jest proste. Wypłacimy pieniądze, kiedy będą spełnione trzy warunki. No i na to się zgadzają obie strony formalnie.
Tylko wielu stawiało tezę, że Komisja Europejska, wychodząc naprzeciw temu konfliktowi i mając naprawdę dobrą wolę, jeżeli chodzi o wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy, zadowoli się przynajmniej na razie spełnieniem jednego z warunków. Kolejne będą po prostu zapisane gdzieś tam w umowie, ale te pieniądze popłyną szybciej. Czy pana zdaniem wydarzyło się w ostatnim czasie coś, co spowodowało, że to stanowisko Komisji Europejskiej się utwardziło? No, ostatnie pseudowybory do pseudo-Krajowej Rady Sądownictwa, do KRS-u. To przecież jest doskonale oglądane, obserwowane i rozumiane właściwie przez Komisję Europejską i przez Parlament Europejski. Znaczy, mówiąc krótko, polski rząd mówi: dawajcie pieniądze, bo przecież mamy sytuację nadzwyczajną, a nie zajmujcie się takimi głupstwami jak tak zwaną praworządnością. Mm-hmm. No i pana zdaniem, jaka jest perspektywa teraz tego konfliktu? Rozumiem, że po prostu czekamy na spełnienie trzech warunków i tyle. Dopóki te warunki nie zostaną spełnione, pieniędzy nie będzie i tego jest pan pewny, że Komisja Europejska tutaj nie odpuści. No ja myślę, że w Komisji Europejskiej istnieją tendencje, czy istnieje chęć, żeby te pieniądze uruchomić, bo istnieje takie mianowicie niebezpieczeństwo, że jak się uruchomi te pieniądze za późno, to Polska ich nie będzie zdoła wykorzystać. Mm-hmm. No tym bardziej, że trzeba jeszcze szereg projektów zatwierdzić także w Komisji Europejskiej, na co te pieniądze miałyby być wydane. To też będzie kosztowało bardzo dużo czasu. Panie premierze, ja cały czas wracam do tego, czy Komisja Europejska nie odpuści, w cudzysłowie, bo ja pamiętam, jak jeszcze wiele tygodni temu był u mnie Igor Tuleja i on mówił, że obawia się tego, że w obecnej trudnej sytuacji międzynarodowej Komisja Europejska po prostu będzie chciała się pozbyć tego problemu konfliktu z Polską i że się obawia tego, że nie będzie stać na straży polskiej praworządności. Tak może być. Tak może być. I co by to oznaczało? Zgadza wtedy? Się. I co by to wtedy oznaczało? Oznaczałoby to sukces medialny, bo tak naprawdę nierealny, tylko medialny rządu i kompromitację Komisji Europejskiej. Panie premierze, teraz kwestie związane z polską gospodarką. Doskonale wiemy, że sytuacja jest bardzo trudna, wbrew temu, o czym przekonują przedstawiciele rządu i nowy, stary szef Narodowego Banku Polskiego. To zacznijmy od cen paliw, które szaleją dosłownie. Nie do końca ze zrozumiałych chyba powodów, bo cena baryłki jest niższa niż jeszcze kilka tygodni temu. Oczywiście sytuacja wojenna ma na to wpływ, ale wielu twierdzi, że to jest kwestia bardzo wysokich marż, które nakłada Orlen i że, wracając do początku naszej rozmowy, że no, wyparcie Lotosu z polskiego rynku i taki monopol, który będzie miał Orlen, spowoduje, że my będziemy w fatalnej sytuacji, jeżeli chodzi o właśnie ceny paliw. Orlen jest już w sytuacji dominującego dostawcy paliw na rynku i ostatnie, że tak powiem, wiadomości o tym, że ma rekordowe zyski, z których się zarówno prezes Obajtek chwali, jak i jego poplecznicy w rządzie, to jest w gruncie rzeczy sytuacja dosyć kompromitująca. Dlaczego? Dlatego oznacza to, że po prostu Orlen łupi nas po prostu jak tylko może i w ten sposób uzyskuje zyski. Nawiasem mówiąc, narzekają na to także przedstawiciele innych krajów. Czyli mówiąc krótko, ta sytuacja sprzyja koncernom paliwowym. Mm-hmm. Panie premierze... Sprzyja. I po prostu oni wykorzystują i te ceny paliw na stacjach są zawyżone. Choć i tak byłyby wysokie. No to bez wątpienia wszędzie są wysokie, natomiast u nas rzeczywiście to już są rekordy. Rząd w związku z tym myśli o zamrożeniu cen paliw. Jak się panu podoba ten pomysł? Przepraszam, ale nie usłyszałem ostatniego zdania. To raz jeszcze powtórzę. Rząd w związku z tą trudną sytuacją poinformował, że myśli o zamrożeniu cen paliw i pytam o pana ocenę takiej propozycji. No więc jeżeli bym miał pewność, że powiedzmy sobie za 3 miesiące ceny paliw na rynkach światowych spadną, to by się nam upiekło, że tak powiem.
Natomiast nie ma takiej pewności, nawet dużego prawdopodobieństwa. W związku z tym takie sterowanie cenami jest, no jakby to powiedzieć, no powrotem do tego, że będziemy mieli racjonowanie, że będziemy mieli niedobory. Czyli mówiąc krótko, zamiast wysokich cen będziemy mieli innego rodzaju paraliż gospodarczy. To trochę mi przypomina tę sytuację, jak ostatnio w związku z wypowiedzią pani minister Maląg, która, prawda, triumfalnie ogłosiła czternastka, czyli czternasta emerytura, to jest nasza odpowiedź na inflację. No, to skóra cierpnie. Ja muszę powiedzieć, że to mi zaraz przypomniało pewien, no dosyć, jakby to powiedzieć, mało uprzejmy mem, na którym jest taki pijaczyna pokazany, mówi: moją odpowiedzią na alkoholizm jest pół litra. Czyli to są, znaczy to nie pana zdaniem, to są takie prawa gospodarki. Wszystko, co robi w tej chwili rząd, to są działania proinflacyjne w dalszym ciągu. Podwyższenie płacy minimalnej, panie premierze, bo też jest informacja o to, że płaca minimalna ma zostać podwyższona o 490 zł. To także będzie miało zły wpływ na inflację? No oczywiście, że tak. Z tym, że ja tutaj nie jestem przeciwny. Ja uważam po prostu, że płaca minimalna, tak jak to zresztą proponuje Unia Europejska, proponuje Komisja i proponuje Parlament Europejski, powinna być zrelacjonowana do średniej, do przeciętnej płacy w kraju, do średniej krajowej. Czyli mówiąc krótko, to żadna łaska ze strony rządu, tylko na przykład powinno być tak, że płaca minimalna powinna być na poziomie, powiedzmy sobie, 50%, to jest bardzo już wysoki pułap, ale niech będzie, 50% płacy przeciętnej powinna rosnąć razem z płacą przeciętną i tyle. Tutaj żadna łaska i żadne, że tak powiem, to nawet nie powinno być specjalnie, że tak powiem, procedowane w trybie rządowym. Po prostu informacja powinna być. Panie premierze, gdyby pan mógł wytłumaczyć nam ten mechanizm i sposób działania rządu Prawa i Sprawiedliwości. Mamy ponad 12% inflację. Są prognozy, które mówią, że ona może sięgnąć nawet 15%. I rząd zamiast podejmować działania hamujące inflację, podejmuje działania, które w dalszym ciągu ją pompują. Ja tego nie rozumiem. Czy może pan będzie umiał wytłumaczyć ten związek przyczynowo-skutkowy? No więc tak. Po pierwsze, to jest głęboka niekompetencja. No to, co powiedziała pani minister, tutaj cytowana przeze mnie, to, co od czasu do czasu słyszę ze strony tej młodzieży z Ministerstwa Finansów, są po prostu głupoty. Ale myślę, że jest w tym także racjonalność taka przedwyborcza. Mówiąc po prostu, podsycajmy tę inflację za pomocą ładowania do gospodarki nowych pieniędzy, no do następnych wyborów, byle do następnych wyborów, a potem po nas wchodzi potok. No. No dobrze, tylko że do następnych, rozumiem, że te działania są podejmowane po to, żeby te wybory wygrać. Czyli będzie Prawo i Sprawiedliwość, zakładając, że te wybory wygra trzeci raz z rzędu, musiał sobie w końcu z tą inflacją poradzić. No dobrze, ale przynajmniej będzie przy władzy. Taka jest przynajmniej według mnie ich kalkulacja. Panie premierze, jakie działania... Oczywiście tak. Najmniej istotny jest interes kraju. Jakie działania antyinflacyjne powinien podjąć dzisiaj rząd w takim idealnym świecie? No przede wszystkim to działania antyinflacyjne powinien podjąć Narodowy Bank Polski. Mam tutaj nie tyle na myśli na przykład przyspieszenie wzrostu stóp procentowych, dlatego że tutaj akurat jestem zdania, że te stopy procentowe same nie załatwią sprawy, a wypadałoby nawet, czy dobrze byłoby nawet przyhamować ten trend i zobaczyć, jak one oddziałują na aktywność kredytową, na to, czy Polacy przyhamowali branie kredytów, czy banki przyhamowały udzielanie kredytów, bo jeżeli tak, to w gruncie rzeczy mamy do czynienia z efektem właściwym podwyżek stóp procentowych. Natomiast co powinien Narodowy Bank Polski zrobić, to powiedział już parę tygodni temu dr Grabowski. Powinien zacząć emitować wysoko procentowane, a tak zwane antyinflacyjne obligacje detaliczne, czyli dla odbiorców takich jak my. W ten sposób pieniądze
nie traciłyby na wartości, ludzie by je oddawali na przechowanie, ale nie bankom czy rządowi, który by natychmiast te pieniądze chciał wydać, tylko Narodowemu Bankowi Polskiemu, który by te pieniądze trzymał. W ten sposób nadmiar gotówki by z gospodarki został usunięty. Nawiasem mówiąc, banki komercyjne natychmiast musiałyby zwiększyć oprocentowanie lokat i no, mielibyśmy przynajmniej początek działań antyinflacyjnych. Natomiast jeśli chodzi o rząd, no to cóż, powinien przestać dolewać oliwy do ognia, przestać gasić pożar benzyną, czyli mówiąc krótko, nowe, prawda, podarunki. No niestety inflacja jest wyrazem nierównowagi i tę nierównowagę trzeba przywrócić, ograniczając wypływ pieniądza na rynek. Czyli mniej pieniędzy w kieszeniach obywateli musi być, a nie więcej. No tylko pytanie, czy obywatele to zrozumią? Wie pan, jak to bywa? Zrozumią, niestety. Właśnie. Może zrozumieją, a może zrozumieją. Więc właśnie chodzi o to, żebyśmy my im mówili o tym, że inflacja to jest nadmiar pieniądza na rynku i jeżeli my ją gasimy dodawaniem pieniędzy, no to jeszcze ją wzmagamy. Jeżeli nie chcemy inflacji, jeżeli nie chcemy, żeby ta inflacja z 12% wyskoczyła na 15, 17, a może na 25, no to trzeba po prostu niestety po karnawale ogłosić post. Panie premierze, a jeżeli rząd i Narodowy Bank Polski tego postu nie ogłoszą, to jakie będą tego konsekwencje? Mówiąc krótko, pytam pana o prognozy dotyczące inflacji w tym roku. No nie będę mówił, nie będę żadnej liczby podawał, ale chcę powiedzieć, że Polska steruje nie w kierunku Grecji, tylko w kierunku Turcji. W Grecji inflacja jest bardzo niska, no bo oni nie mogą drukować, że tak powiem, sami pieniędzy. Natomiast Turcja może, ma własną politykę pieniędzy. No to ma 70% inflacji i gospodarka się rozpada. Pan powiedział kilka minut temu, że rząd działa tak, a nie inaczej, ponieważ jest daleko niekompetentny. A NBP, panie premierze, uważa pan, że brak podejmowanych takich działań, o których chociażby pan wspominał, to jest kwestia niekompetencji prezesa Glapińskiego, czy tego, że on już nie jest prezesem NBP, a raczej politykiem? Nie no, myślę, że prezes Glapiński zawsze był polityczny, ale w tej chwili, jeżeli już jest wybrany na drugą kadencję, ma niepowtarzalną szansę, no niczym prezydent Duda, na emancypację, na prowadzenie polityki zgodnie z zaleceniami swoich ekspertów, bo takich ma i myślę, że zgodnie ze swoją wiedzą. Myślę, że po prostu powinien się już nie przejmować tym, że zostanie wybrany na trzecią kadencję, bo nie zostanie wybrany. No ale naprawdę ma pan takie pokłady nadziei związanych z Adamem Glapińskim i z tym, że będzie autonomiczny od swojego przyjaciela od zawsze Jarosława Kaczyńskiego? To dość optymistyczne podejście, muszę przyznać. No jakbym nie był optymistą, to bym chyba musiał manatki pakować i wyjeżdżać. No nie, absolutnie. Panie premierze, to na koniec jeszcze czysto polityczne pytanie dotyczące wyborów w Polsce. Nie będę pytać o to, czy one będą przedterminowo, czy nie, bo dziś naprawdę ciężko jest to przewidzieć, ale zapytam pana o te powtarzane apele Donalda Tuska dotyczące jednej listy wyborczej opozycji. Nie ma zgody wśród mniejszych partnerów Platformy Obywatelskiej na taką listę. Twierdzą, że to byłoby wystawianie się na strzał, że to byłoby nieskuteczne, że to byłby polityczny błąd. A jak pan uważa? Czy rozumie pan Donalda Tuska, który tak bardzo dąży do tego, żeby opozycja poszła na jednej liście? Nie tylko rozumiem, ale głęboko popieram. Polska ordynacja wyborcza właśnie sprzyja takim rozwiązaniom. Sprzyja tym, którzy są silni i zjednoczeni. Wydaje mi się, że to, co dzisiaj słyszymy od innych liderów opozycji, to są takie przedwyborcze gierki. Troszeczkę chodzi o to, żeby na tej wspólnej liście jak najwięcej osób umieścić. No chyba, że tam
że tak powiem, brak rozsądku, że tak powiem, albo ambicje indywidualne biorą górę, co też jest możliwe. Panie premierze, a ten powtarzany... Oczywiście. A ten powtarzany przez czy Kosiniaka-Kamysza, czy Hołownię argument o tym, że wyborcy mogą odpłynąć od takiej listy, ponieważ no, trudno zgodzić się z tym, żeby na żeby osoba o bardzo konserwatywnych poglądach na przykład głosowała na listę, na której znajduje się no, przykładowo Adrian Zandberg i że po prostu ludzie nie pójdą do wyborów i tym samym opozycja i tak przegra. Czyli i tak mamy przegrać, i tak mamy przegrać, rozumiem, tylko że po prostu z podniesionym czołem, tak? Nie, no to są po prostu idiotyzmy. No. Jedna lista jest absolutnie gwarancją sukcesu. Bardzo jeżeli konkretna będziemy... odpowiedź. No, powiedziałem. Bardzo konkretna odpowiedź. Powiedział pan premier. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Marek Belka, były premier, były prezes Narodowego Banku Polskiego, obecnie eurodeputowany. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Dziękuję. Państwa gościem już za chwilę pan pułkownik profesor Dariusz Kozierawski. Zapraszam na to spotkanie. Незламні народи найсміливішої країни. Усі наші захисники і захисниці. Сьогоднішній вже 85-й день нашої оборони точно запам'ятається. Я вдячний Сполученим Штатам за схвалення нового пакету підтримки України і демократії в нашому регіоні обсягом у 40 мільярдів доларів. Сьогодні цей пакет проголосований в Сенаті США. Це прояв потужного лідерства і потрібний внесок у наш спільний захист свободи. Також у Німеччині відбулася зустріч міністрів фінансів та керівників центрбанків Великої Сімки, представників міжнародних донорів. Я завжди кажу дуже відверто, що місячний бюджетний дефіцит в Україні зараз – це 5 мільярдів доларів США. І щоб вистояти у війні за свободу, нам потрібна швидка і достатня фінансова підтримка. І це для партнерів не просто витрати чи подарунок, це їхній внесок у власну безпеку. Бо захист України означає і їхній захист від нових війн і криз, які Росія може спровокувати. Може, якщо матиме успіх у війні проти України. І тому ми всі разом маємо забезпечити, щоб не було жодного успіху у Росії в агресії проти нашої держави. Ані воєнного, ані економічного, ані будь-якого іншого. I bardzo mi miło przywitać się w Ekspresie Biedrzyckiej pana profesora, pułkownika profesora Dariusza Kozierawskiego, Uniwersytet Jagielloński, były rektor Akademii Obrony Narodowej. Kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie pani redaktor. Kłaniam się państwu. Miło państwa widzieć. Nam również bardzo miło. Panie profesorze, zacznijmy nietypowo, nie od samego frontu ukraińskiego, do niego przejdziemy później, ale do kwestii, która... No właśnie, czy powinna nas niepokoić, czy nie? Mam na myśli rozszerzenie NATO. Wiemy, że w przystąpieniu do Paktu Północnoatlantyckiego sprzeciwia się Turcja, próbując ugrać swoje interesy, ale w tej chwili już rękę na nie podnosi Chorwacja. Co z tego będzie, pana zdaniem? Pani redaktor, szanowni państwo, rozszerzenie sojuszu o dwóch tak ważnych strategicznie graczy w regionie oczywiście. Myślimy tutaj o Finlandii i Szwecji. Ja postrzegam w kategoriach wielkiej szansy strategicznej dla sojuszu. Z jakiego powodu? Po pierwsze, są to państwa, które bardzo dbały dotychczas o stan swojego potencjału obronnego, o stan swojego potencjału bezpieczeństwa. Po drugie, szanowni państwo, od wielu, wielu lat i Szwecja, i Finlandia blisko współpracują z sojuszem. Ja osobiście brałem udział w operacji SFOR w Bośni i Hercegowinie, gdzie polski batalion był częścią Brygady Nordycko-Polskiej. Myśmy bardzo blisko współpracowali i z Finami, i ze Szwedami, z Duńczykami, z Norwegami. I naprawdę poziom tutaj takiego przygotowania i poziom interoperacyjności tych dwóch państw, Szwecji, Finlandii, jest bardzo wysoki. Jak pani redaktor pozwoli, tylko jedno zdanie, żeby nasi słuchacze wiedzieli. Interoperacyjność to nic innego jak taka zdolność sił zbrojnych danego państwa do współdziałania i wspólnego wykonywania zadań
gdzieś w środowisku międzynarodowym. I poziom tej interoperacyjności tych dwóch państw, zaznaczam, które nie są państwami członkowskimi sojuszu, jest dużo wyższy niż wielu państw sojuszniczych, które zostały włączone do sojuszu po roku 2000. Także ja zaznaczam, że ja widzę tutaj same korzyści strategiczne i dla sojuszu, i dla Zachodu, i dla bezpieczeństwa. Ale, tak jak pani redaktor słusznie zaznaczyła, każde z państw, a szczególnie takie mocarstwo regionalne, jakim jest Turcja, ja bym się jednak na Turcji skoncentrował, jak pani redaktor pozwoli państwu. Bardzo proszę. Bo to jest główny gracz. Przepraszam, tutaj nie wymieniliśmy jeszcze opinii Węgier, prawda, która też jest negatywna co do włączenia tych dwóch państw skandynawskich w struktury sojuszu, ale tu Turcja tak naprawdę, jej opinie są istotne, bo potencjał Turcji, jej geopolityczne, geostrategiczne położenie, jej interesy w sojuszu i relacje z sojusznikami ze Stanami Zjednoczonymi tu będą kluczowe. Ja przypomnę tylko nam wszystkim, że Turcja wysuwa tu bardzo konkretny argument, argument natury politycznej. Turcja sugeruje, że no, chce blokować przystąpienie tych dwóch państw do NATO, dlatego że popierały różnego rodzaju organizacje kurdyjskie. Tu chodzi o kurdyjską partię robotniczą i o kurdyjską milicję działającą na terytorium Syrii. My przypominamy sobie, że po 2014 roku, jak powstało tak zwane państwo islamskie, została również stworzona koalicja antyterrorystyczna, która korzystała ze wsparcia i wspierała różnego rodzaju organizacje kurdyjskie w walce przeciwko państwu islamskiemu. No oczywiście, jak wiemy, od lat 80. Turcja stara się tłumić wszelkiego rodzaju dążenia niepodległościowe Kurdów, którzy zamieszkują Kurdystan w tej części, to terytorium w części tureckiej. No i tutaj Turcja zarzuca Finlandii i Szwecji niejako wspieranie organizacji terrorystycznych, za które Turcja uważa organizacje kurdyjskie. Odbyło się no, wczoraj, prawda, spotkanie sekretarza stanu Blinkena, Antonego Blinkena z szefem MSZ tureckiego. Oczywiście rozmowy i opinie dyplomatyczne, że bardzo dobre spotkanie, że bardzo wiele kwestii wyjaśniono. Ja powiem w ten sposób, że Turcja chce ugrać jak najwięcej, realizować własne interesy, dostać jeszcze większą swobodę w regionie co do realizacji własnych interesów kosztem Kurdów, którzy przecież zostali opuszczeni przez koalicję antyterrorystyczną, przez Stany Zjednoczone, no na podstawie decyzji Donalda Trumpa o wycofaniu sił amerykańskich z teatru działań i tak naprawdę inicjatywę na tym teatrze przejęły takie mocarstwa jak Federacja Rosyjska i oczywiście Iran, Turcja, ci ważniejsi gracze w regionie w wymiarze polityczno-militarnym. I już konstatując, pani redaktor, szanowni państwo, ja myślę, że akcesja Finlandii i Szwecji do sojuszu jest przesądzona, bo się po prostu stanie. Turcja gra swoją kartą i będzie chciała uzyskać bardzo konkretne korzyści i przyzwolenie sojuszu, przyzwolenie amerykańskie na no, zwiększanie swoich wpływów w regionie i te rozmowy jeszcze będą trwały. Opinia tutaj i stanowisko czy Chorwacji, czy przede wszystkim Węgier, które ja podkreślę, traktowałbym jako swoistego konia trojańskiego Putina zarówno w NATO, jak i w Unii, bo potencjał węgierski militarny nie jest znaczący, ale politycznie jest to jedno z państw członkowskich sojuszu, które może skutecznie blokować akcesję państw skandynawskich, Szwecji i Finlandii w sojuszu. Czyli ja bym tutaj zwracał uwagę na takie okrągłe określenia i wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Węgier, jakoby Węgry dążyły do tego, żeby konflikt się nie rozszerzył poza terytorium Ukrainy. Że oczywiście Węgry wspierają wszelkie pokojowe działania, ale dążą do tego, aby nie doszło do bezpośredniego starcia Rosji z NATO. Proszę zwrócić uwagę, to taka narracja, która niemalże płynie z Kremla. NATO wcześniej na tego typu działania i na tego typu bierną reakcję sojuszu i Stanów Zjednoczonych liczył Putin, rozpoczynając tę inwazję. I wydaje się, że Węgry tutaj bardzo blisko przecież współpracując z Federacją Rosyjską, będąc uzależnionymi od dostaw surowców energetycznych z Federacji Rosyjskiej, próbują w taki, a nie inny sposób
opóźnić, bo nie są w stanie przecież zablokować akcesji tych dwóch państw, jeśli chodzi o sojusz. Ja przepraszam, że tak ale pani redaktor zadała tak wielopłaszczyznowe i przeciekawe pytanie, że próbowałem zarysować naszym słuchaczom, jak to wygląda, jakie są interesy, ale stoję na stanowisku, że kwestia jest przesądzona i spowodował to nie kto inny, tylko Władimir Putin, że ponad 60% obywateli Szwecji, ponad 60% obywateli Finlandii na skutek inwazji rosyjskiej chce włączenia ich państwa w struktury sojuszu. Panie profesorze, to teraz dwa wątki, które pan poruszył tak naprawdę, bo z jednej strony pan powiedział, że to rozszerzenie NATO to jest kwestia przesądzona, no ale rozumiem, że opiera pan tę opinię na tym, że oczywiście czy Węgry, czy Chorwacja, czy Turcja będą straszyć, ale ostatecznie tego weta nie będzie, no bo trzeba pamiętać i podkreślać, że mamy 30 państw w NATO w tej chwili i tam obowiązuje, podobnie jak w Unii Europejskiej, w takich przypadkach zasada jednomyślności. Więc nawet małej Chorwacji weto by wystarczyło, żeby te plany rozszerzenia NATO zatrzymać. Ale rozumiem, że nikt pana zdaniem się nie odważy ostatecznie na podjęcie takiej decyzji o wecie. Pani redaktor, ma tutaj, ja w pełni się zgadzam, oczywiście każde z państw ma głos, tak jak ja zaznaczyłem, Węgry też są w stanie, takie małe państwo, takie nikłym potencjale militarnym, czy Chorwacja też jakimś większym potencjałem się nie może pochwalić, są w stanie blokować, prawda, opóźniać. Ale proszę jednak pamiętać, że tu zasady symetryzmu mimo wszystko jednak nie ma. Ja przypomnę państwu, że po rozpadzie świata dwubiegunowego, po 89, po 90 roku, 75% wydatków, jeśli chodzi o wydatki na obronność, potencjał, bezpieczeństwo w sojuszu, to pieniądze amerykańskie. No tak. Bez woli, decyzji i zaangażowania amerykańskiego nie ma sojuszu i nie ma jego bezpieczeństwa. Ja wiem, że to, co mówię teraz, nie musi być popularne, nie musi się komuś podobać, ale takie są fakty. Proszę zwrócić uwagę, że główne mocarstwa sojuszu, ja też myślę o mocarstwach regionalnych, takich jak Niemcy, jak Francja, jak Wielka Brytania, nie zgłaszają sprzeciwu, a wręcz odwrotnie, dostrzegają szansę strategiczną, bo przecież zdajemy sobie sprawę z tego, że gdyby Federacja Rosyjska nie była uwikłana i nie miała tak znaczących problemów na teatrze ukraińskim, wtedy mogłaby podejmować bardzo różne działania, aby starać się ograniczyć akcesję. A co usłyszeliśmy przed kilkoma dniami? No, że Federacja Rosyjska, zdając sobie sprawę z tego, jej dyplomacja, że nie może zablokować, że nie jest to moment, kiedy mogłaby coś skutecznego zrobić, opowiedziała, że no oczywiście takiej akcesji nie popiera, ale musi ją akceptować i postawiła warunek, że na terytorium Finlandii i Szwecji nie będą rozwijane różnego rodzaju inwestycje infrastrukturalne sojuszu, nie będą rozlokowane dodatkowe siły i dodatkowe wzmocnienie. Ale tak o czym to świadczy? No o tym, że Kreml zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest w tym momencie w stanie skutecznie przeciwdziałać akcesji, jeśli do niej miałoby dojść. Dlatego też powtórzę, iż tutaj determinacja Stanów Zjednoczonych i tych głównych graczy sojuszu, ona po prostu zdecyduje. A mniejsze państwa, chcąc uzyskać gwarancję bezpieczeństwa, bo przecież same nie są w stanie ich sobie dać, gwarancję bezpieczeństwa przede wszystkim od Stanów Zjednoczonych i od głównych graczy, bo na tym to wszystko polega, przecież na tej zasadzie działa sojusz, muszą jednak uwzględnić opinię tych, którzy są w stanie realnie to bezpieczeństwo zagwarantować. Panie profesorze, a przecież realnie bezpieczeństwa nie gwarantuje ani Chorwacja, nie gwarantują ani Chorwacja, ani Węgry, tylko potencjał Stanów Zjednoczonych. Panie profesorze, to teraz jeszcze wątek dotyczący Węgier, jeżeli pan pozwoli, dlatego że wielu stawia tezę, że to już zaczyna się robić niebezpieczne. To znaczy Węgry, które są członkiem NATO w obecnej wojennej sytuacji, Węgry, które są członkiem Unii Europejskiej w obecnej wojennej sytuacji, Węgrzy, którzy mają tak bliskie stosunki z Putinem, przecież tam nawet wywiady mówiły o tym, że na Kreml mogły trafić jakieś przechwycone informacje, w końcu państwa członkowskiego NATO.
Co zrobić z tymi Węgrami, panie profesorze? Bo to jest, no jak mówię, dość niebezpieczne trzymać ich w tej chwili w obu tych wspólnotach, w tych sojuszach. Wiemy, że no nie ma do końca narzędzi, które pozwalają na wyrzucenie państwa z danej organizacji. Zresztą to pewnie byłoby bardzo silne tąpnięcie geopolityczne w ogóle, gdyby taka decyzja została podjęta. No ale z drugiej strony no też trudno ufać takiemu partnerowi. To jest bardzo poważny problem. Pani redaktor, ja niestety, to mówię to tutaj z takim żalem strategicznym, niestety muszę się w pełni zgodzić tutaj z pani obawami. Myśmy sobie wychowali Węgry. My jako Europa, my jako Unia, przepraszam. Muszę zwrócić uwagę, to już ponad dekadę Orban niszczy demokrację, niszczy system praworządności, doprowadził do systemu oligarchicznego, de facto w pewnym sensie do rządów autorytarnych w państwie Unii Europejskiej, w państwie członkowskim Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ja wiem, że to, co teraz mówię, nie musi się każdemu podobać, ale takie przecież są fakty. Przy czym Węgry, nie będąc mocarstwem, były traktowane tak gdzieś z boku, a Orban prowadził bardzo umiejętną politykę dyplomatyczną, taką, gdzie czasem się zgadzał, czasem nie zgadzał, ale wewnętrznie na Węgrzech rozszerzał stan swoich wpływów, niszczył praworządność i niszczył państwo demokratyczne, niszczył w ogóle społeczeństwo obywatelskie. Ale ja bym tutaj powiedział w ten sposób, pani redaktor, szanowni państwo. Węgry to nie Orban i nie Fidesz. Mimo tego, że wygrywają od lat wybory. Węgry to przede wszystkim społeczeństwo węgierskie, które, jak pamiętamy, i historycznie, i przecież nie tylko, wielokrotnie pokazywało, że jest w stanie poświęcić bardzo wiele dla niepodległości, dla demokracji. Dlatego myślę, pani redaktor, że tutaj ja myślę, że taki rozsądek, takie myślenie strategiczne tych, którzy przewodzą sojuszowi, ja myślę też, że w Unii Europejskiej nie brakuje takich głosów, iż prędzej czy później dobra, że fortuna opuści Orbana. Prędzej czy później społeczeństwo węgierskie, to obywatelskie, może ten... Panie profesorze, wejdę w słowo, przepraszam, ale co się wydarzy, jeżeli do tego czasu Orban spowoduje... Oczywiście upraszczam w tej chwili ten scenariusz, proszę mi wybaczyć, ale no, będzie na przykład wynosił tajne informacje dotyczące tego, co dzieje się w NATO. No bo to jest możliwe. Ja powiem tak, pani redaktor, wszystkie scenariusze są możliwe, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, tylko poziom prawdopodobieństwa ich wystąpienia nie musi być wysoki. Dlaczego? Ja bym tutaj jednak Orbana nie posądzał o taką kompletną lekkomyślność. Proszę zwrócić uwagę, jaką on politykę prowadzi. On często składa inne deklaracje na Kremlu, a wbrew pozorom inaczej głosuje, widzieliśmy to ostatnie głosowanie, jeśli chodzi o sankcje i tak dalej, inaczej głosuje w Unii. Orban ma głęboką świadomość, że gwarancje bezpieczeństwa, jeśli chodzi o kwestie niepodległości, Federacja Rosyjska mu nie zapewni i Orban zdaje sobie sprawę z tego, że bardzo potrzebuje pieniędzy unijnych. I w związku z tym będzie prowadził nadal taką politykę balansu. Ja jednak myślę, że i Stany Zjednoczone, i Sojusz, ale i Unia Europejska mają narzędzia, żeby w tych najważniejszych kwestiach zmusić Orbana do tego, aby no, głosował razem z całą Unią, głosował razem z całym sojuszem, no bo w przeciwnym wypadku taka izolacja Węgier przy ich potencjale politycznym, gospodarczym, już nie wspomnę o militarnym, byłaby dla Węgier katastrofą. Uzależniłaby w pełni Węgry od no przecież absolutnie nieobliczalnego, autorytarnego mocarstwa, jakim jest Federacja Rosyjska. Orban korzysta zarówno z jednego, jak i drugiego źródła, bym powiedział, wsparcia, prawda? Bo przecież ma wsparcie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne z Federacji Rosyjskiej, ale przecież korzysta ze wszystkich beneficjów, które daje członkostwo w Unii Europejskiej i oczywiście z gwarancji bezpieczeństwa, jakie otrzymuje ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ta gra balansu mu się jak dotychczas udaje, ale twierdzę pani redaktor, szanowni państwo, że no, prowadzi dość, bym powiedział, taką karkołomną, jeśli chodzi o niszczenie demokracji, ale bardzo racjonalną politykę z punktu widzenia własnych, partykularnych, partyjnych interesów.
Dlatego tu myślę, że to nie Węgry będą rozdawały karty w tej kwestii, a przede wszystkim Stany Zjednoczone, i tu ten dialog z Turcją jest bardzo ważny. Panie profesorze, to teraz słów kilka o samej Ukrainie, jeśli pan pozwoli. Już trzy miesiące niemal ta wojna trwa. Na jakim pana zdaniem jesteśmy jej etapie? To jest początek końca? To jest czas dominacji Rosjan, biorąc pod uwagę zdobycie Mariupola i kilka innych sytuacji, które wydarzyły się ostatnio, czy raczej bardzo dobry stan i morale, i w ogóle armii ukraińskiej, który pozwoli na przejście do ofensywy Ukraińcom właśnie. W którym momencie my się znajdujemy tej wojny? Pani redaktor, znajdujemy się w kolejnym etapie wojny, co jest ciekawe, przecież nastąpiło tak naprawdę, bo gdzieś chyba nam to trochę umyka. Ja bym prosił, żebyśmy tak szybciutko, bo pewnie za wiele czasu nie mamy, ale spojrzeli z punktu widzenia takiego strategicznego na to, co się dzieje na teatrze. Bo my tu mówimy o pewnych szczegółach, to co gdzieś w różnym rejonie się dzieje w wymiarze takim taktycznym, militarnym. Ale przecież Federacja Rosyjska została zmuszona do zmiany celów strategicznych całej operacji. Przecież wstępnie liczono na to, że w bardzo szybkim tempie, taki blitzkrieg, prawda, w wymiarze rosyjskim, przecież myśmy to widzieli w 2008 roku w Gruzji, że bardzo, bardzo szybko, w kilka dni zostaną zajęte główne rejony, zostanie zajęte kluczowe tutaj miejsce, jakim jest albo zajęte, albo zablokowany Kijów, prawda, i Federacja Rosyjska pozytywnie przyjęta przez dużą część społeczności tutaj lokalnej, ukraińskiej, będzie dyktować warunki. Taki był scenariusz. To się absolutnie nie powiodło. Mało tego, uruchomiono bardzo wiele procesów międzynarodowych, które w znaczącym stopniu wpłynęły na brak sukcesu i brak przejęcia inicjatywy strategicznej na teatrze. Proszę zwrócić uwagę, to przerzucanie jednostek z Charkowa do Donbasu, przerzucanie jednostek z Syrii, jednostek rosyjskich, na teatr działań wyraźnie wskazuje na to, że Federacja Rosyjska próbuje zbudować taki potencjał w Donbasie, aby uzyskać powodzenie, aby zająć, zdobyć to terytorium, aby uzyskać strategicznie to połączenie między tutaj rejonem rostowskim a Krymem, no i pewnie w jakiejś tam przyszłości, aby można było inkorporować, czyli włączyć te terytoria w struktury państwa rosyjskiego. I taką sytuację mamy teraz. Proszę zwrócić uwagę, są miejsca, gdzie mamy do czynienia z taką, bym powiedział, kontrofensywą, gdzie prowadzone są takie działania z sukcesem ukraińskie. Proszę, Charków, Mikołajew, odblokowane, inicjatywa taktyczna, zaznacza na tym niższym szczeblu, przyjęta przez stronę ukraińską. Ale z kolei, tak jak pani słusznie wspomniała, Mariupol, tutaj ja podkreślę, obrońcy spełnili swoją rolę. Oni przez bardzo długi czas blokowali, wiązali walką, wiązali ogniem znaczące siły rosyjskie, które nie mogły być w tym czasie wykorzystane w innych miejscach i na innych kierunkach. Czyli tutaj naprawdę wielka rzecz, bohaterstwo, no my nie wiemy, jaką cenę za to obrońcy zapłacą jeszcze, prawda? Bo przecież nie wiemy, co z tymi osobami stanie się, bo one póki co, około 1700 osób. No cena może być bardzo wysoka. My nie wiemy, jakie. Tu widzimy, że decyzję polityczną, wydaje się bardzo słuszną, podjął prezydent i sztab generalny, że postanowili uniknąć takiej tragicznej sytuacji, ja przepraszam, Termopile, nasze Westerplatte i tak dalej, czyli walka tymi obrońcami do ostatniego żołnierza. Starali się ich ocalić, na ile te działania będą skuteczne. Czas pokaże. My wiemy, że tutaj decyzje przeciwnika, decyzje rosyjskie są nieobliczalne. I zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Panie Wracając profesorze, ale co się może w tej kwestii wydarzyć, biorąc pod uwagę najgorszy scenariusz? Mam na myśli... Jeśli chodzi o... Mówimy o Mariupolu, tak, i o obrońcach Mariupola. O tych ewakuowanych obrońcach. Ja powiem tak, że oni mogą być przez bardzo długi okres czasu przetrzymywani, mogą być... Ktoś może chcieć pozyskać znaczącą część informacji, albo najnormalniej w świecie, no... Mogą być na tyle prześladowani, przecież tam są osoby ranne, są osoby ciężko ranne. Tym osobom trzeba udzielić pomocy. My nie wiemy, w jaki sposób tutaj przeciwnik nimi się zajmie, na ile będzie starał się o nich dbać. I pytanie, ile osób z tych około 1700
700 żołnierzy, obrońców, ile przetrwa, ile przeżyje. My tu mówimy o bezpośrednim zagrożeniu. Czy to mogą być, panie profesorze, takie powolne tortury po prostu? Na przykład nieudzielanie pomocy. Pani redaktor, przecież my sobie zdajemy sprawę z tego, że w Federacji Rosyjskiej cały czas funkcjonuje system obozów, łagrów i prześladowań już przecież polityków, opozycjonistów. A co tu dopiero mówić o jeńcach? I to jeszcze z pułku Azovstal, którego Rosjanie nienawidzą do szpiku kości. Tak, tak, tego pułku, który udowodnił, że można tak skutecznie, tak długo i tak bohatersko bronić tego bardzo ważnego z punktu widzenia taktycznego, ale chyba i operacyjnego kierunku działania. Sądzi pan, panie profesorze, że Rosja dopuściłaby się tego, żeby po prostu ich zamordować? Ja powiem tak. Na pewno nikt z nas nie chce tego powiedzieć, nikt z nas tego typu scenariuszy nie będzie kreował, ale wróćmy do Buczy i do tego, co się tam stało. I ja to tak, niech to będzie takie dla nas memento. Jeśli mamy do czynienia z takim bardzo nieobliczalnym graczem, który nie przestrzega prawa międzynarodowego, a kieruje się po pierwsze li tylko własnymi interesami, a po drugie my tu mamy jeszcze do czynienia, pani redaktor, już kończąc powiem, my tu mamy do czynienia z urażoną ambicją strategiczną mocarstwa. Ja wielokrotnie byłem na Kaukazie, wielokrotnie gdzieś tam spotkałem w operacjach międzynarodowych żołnierzy rosyjskich, na przykład na Bałkanach. No, obywatele mocarstwa, żołnierze mocarstwa, oni w inny sposób postrzegają rzeczywistość niż pozostali. I my się. I przypomnę jeszcze jedną ważną rzecz. Ogromną presję polityczną wywieraną na dowódców rosyjskich. Oni czasem, wydaje się, że czasem nie do końca mogą realizować swoje decyzje militarne. Przecież nie można im zabrać profesjonalizmu, tak? Tylko po prostu strona ukraińska wspierana przez Zachód, przez Stany Zjednoczone, zdeterminowana tak skutecznie broni swego państwa i swojej niepodległości. Ale dowódcy rosyjscy to też są żołnierze dobrze przygotowani pod względem swego rzemiosła. Ale decyzje polityczne, ten pośpiech, ta presja, a chęć uzyskania sukcesu na teatrze może właśnie prowadzić do tego, iż no, te sukcesy, jeśli miałyby przyjść, to nie przyjdą ani w takiej formie, ani w takim czasie, jakby Kreml tego oczekiwał. To ja bym chciał, żebyśmy sobie też z punktu widzenia takiego kreowania kultury strategicznej u nas w państwie mieli świadomość, że jest walka informacyjna. Dostajemy informacje z różnych źródeł, czasem takie, jakie byśmy chcieli usłyszeć, ale niekoniecznie prawdziwe. Dlatego miejmy dystans, weryfikujmy i oceniajmy sytuację na teatrze na tyle, na ile potrafimy. Panie profesorze, to podsumowując, jeśli pan pozwoli, to będzie już moje ostatnie pytanie. Wrócę troszkę, bo nie do końca pan na nie odpowiedział. Na jakim etapie my tej wojny jesteśmy dzisiaj? To kolejny, ja powiem tak, jesteśmy na etapie realizacji obecnego celu strategicznego realizowanego ze strony Federacji Rosyjskiej, czyli zajęcie Donbasu, jego skuteczna okupacja, której celem strategicznym miałoby być w najbliższej przyszłości włączenie tych obwodów w Donbasie i obwodu ługańskiego i obwodu donieckiego, to przecież to są teraz ludowe republiki, prawda, struktury Federacji Rosyjskiej i jeśli tam Federacja Rosyjska byłaby w stanie uzyskać powodzenie, o wtedy mogą się pojawić za jakiś czas kolejne cele strategiczne na terytorium Ukrainy albo nawet gdzieś w regionie. No, mówimy na przykład o próbie zajęcia i opanowania Naddniestrza, prawda? To jest jakiś dalszy problem, ale kwestia Naddniestrza będzie uzależniona od tego, na ile Federacja Rosyjska uzyska powodzenie w Donbasie. To na takim etapie konfliktu obecnie jesteśmy, jeśli mogę tak krótko odpowiedzieć. Panie profesorze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo ciepło pana pozdrawiam. Pan pułkownik profesor Dariusz Kozerawski, Uniwersytet Jagielloński, były rektor Akademii Obrony Narodowej. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Spokojnego dnia. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Kłaniam się. Pozdrawiam panią redaktor. Kłaniam się państwu. Dziękujemy. A już za chwilę wrócimy do rozgrywek w polskiej polityce. Rozgrywek przede wszystkim dotyczących naszej przyszłości. I to jest najsmutniejsze w całej tej sytuacji. Czyli będziemy mówić o tych napięciach, między innymi w Zjednoczonej Prawicy w kontekście wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy. Państwa gościem będzie profesor Ewa Marciniak. Zapraszam.
Wszyscy w Polsce jesteśmy zmęczeni tym niekończącym się serialem nieporozumień, konfliktów, kłótni, przetargów w obozie rządzącym, bo sprawa dotyczy zarówno pieniędzy europejskich, Krajowego Planu Odbudowy, jak i przestrzegania podstawowych standardów praworządności w Polsce. No to jest naprawdę strasznie przykry moment w naszej historii, to znaczy to, co ja nazywam tym podwójnym ciosem, jaki zadaje pan Ziobro, pan Kaczyński, pan Morawiecki Polkom i Polakom. Pierw uderzyli w polską praworządność, pierw uderzyli w niezależność sędziowską, pierw znowu postanowili wziąć pod pełną kontrolę polityczną prokuraturę, więc to jest ten jeden cios, a konsekwencją tego ciosu jest zablokowanie przez nich środków europejskich. Więc ja już nie mam właściwie słów. Jestem codziennie pytany o to, jak się ten serial skończy. Ja wiem dzisiaj jedno, że od wielu, wielu miesięcy do Polski powinien płynąć strumień, szeroki strumień pieniędzy europejskich, de facto polskich, bo to są nasze, polskie pieniądze. I przez albo, nie wiem, co jest gorsze, czy głupota, czy zła wola, ale czy to jest splot wszystkich tych okoliczności. Ale ci, którzy dzisiaj rządzą Polską, w tej sprawie z panem Ziobro w roli głównej, zrobili wszystko, żeby odebrać nadzieję. Też samorządom, bo przecież te samorządy też czekają na te pieniądze. To są ich pieniądze, a nie pana Ziobry czy pana Morawieckiego. Więc tak czy inaczej, ja nie chcę prognozować, jak to się skończy. Ja chcę po raz setny powiedzieć, zróbcie to już dziś. Zróbcie ten pierwszy krok. Gościem Ekspresu Biedrzycki bardzo mi miło profesor Ewa Marciniak, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień mój wydział, zresztą stary. Właśnie. I moja pani profesor, ale bardzo młoda i piękna. Wciąż. pani profesor, zaczynamy od tego, co dzieje się w związku z Krajowym Planem Odbudowy i zapytam panią wprost, czy pani wie, co się dzieje z Krajowym Planem Odbudowy? Bo kiedy sobie przeanalizujemy tak dzień po dniu, godzina po godzinie, wszystko, co się wokół tego dzieje, to właściwie odnoszę wrażenie, że albo rząd Prawa i Sprawiedliwości nie negocjuje z Komisją Europejską, tylko z kimś innym zupełnie, twierdząc, że jest już to porozumienie, albo Komisja Europejska nie do końca rozumie stanowisko Prawa i Sprawiedliwości. Może co innego PiS mówi tu na wewnętrzny rynek, a co innego w Brukseli. O co tutaj chodzi? Przyznam szczerze, że jestem wśród tych osób, które też nie rozumieją tej dynamiki zdarzeń, bo właściwie trudno powiedzieć tutaj o dynamice, bo raczej jakaś ślamazarność tutaj towarzyszy politykom. I chyba rzeczywiście są dwie warstwy. Jedna ta, która do nas dociera, i druga ta, która polega na tym, że z jednej strony to są rozmowy kuluarowe, a z drugiej strony rzeczywiście zespoły negocjacyjne o czymś rozmawiają, bo coś było milowego chyba, kroki milowe, kamienie. Takie, co podobno obrazowało. Uchwalone, ale pani Ursula tak. von der Leyen twierdzi, że zupełnie nie. No właśnie, więc jeśli coś jest milowego, to oznacza, że jakiś sukces na jakimś etapie został odniesiony, natomiast rzeczywiście minęło kilka dni od tego czasu, od tej wypowiedzi pana rzecznika rządu. Tydzień dokładnie. Właśnie. I jak nie wiedzieliśmy nic, tak dalej nie wiemy. Szczerze, ja mam wrażenie, że wiemy mniej niż tydzień temu. Bo tydzień temu to jeszcze wiedzieliśmy tyle, że trwają negocjacje. No był ten komunikat o kamieniach milowych. No ale teraz to już nic nie wiadomo. Bo premier mówi, jest porozumienie. Komisja Europejska mówi, nie ma porozumienia. Tak, i ta wczorajsza wypowiedź z okazji spotkania Ursuli von der Leyen z Trzaskowskim też raczej sugeruje, tak. że w dalszym ciągu nie ma tego porozumienia. A propos taki wtrend, przepraszam, bo wspomniała pani o spotkaniu szefowej Komisji Europejskiej z Rafałem Trzaskowskim. Sądzi pani, że komisja przystanie na te propozycje wypłaty środków bezpośrednio samorządom, bo o to apelował Rafał Trzaskowski. To jest jakiś pomysł samorządom i organizacjom społecznym. Tak. NGO-som też chyba. Tak, to też byłby jakiś pomysł na to, ażeby te pieniądze realnie zasiliły tych, którzy naprawdę tych pieniędzy potrzebują.
I tutaj trudno nie zgodzić się z Rafałem Trzaskowskim, który mówi, że jeśli rząd będzie dysponował tymi pieniędzmi, nie tymi słowy, ja tylko przytaczam intencje, no to oczywiście one wtedy mogą być przedmiotem jakichś jednak rozgrywek politycznych. Projekty polityczne. Tak, dokładnie. Natomiast tutaj trafiłyby do samorządów. Tyle tylko, że jest to w opozycji do narracji rządowej, bo jednak wiadomo, że zwłaszcza duże samorządy nie mają po drodze z rządem, w związku z czym tutaj to by było kolejne napięcie, za które obwiniana by była Komisja Europejska, więc znowu Unia byłaby zła w narracji rządzących. Ale ja tak się zastanawiając nad tym, jak odpowiedzieć na pani pytanie o ten stan naszych funduszy, naszego planu odbudowy, to pomyślałam sobie, że oddaje to taka kategoria realizmu politycznego i sposób definiowania tego, co jest realistyczne politycznie dzisiaj dla rządzących. I wydaje mi się, że w definicji tego realizmu politycznego jest utrzymanie koalicji z Solidarną Polską mimo wszystko, a może pomimo tych wszystkich trudności, na które... Albo jeszcze inaczej, za wszelką cenę. Albo za wszelką cenę. Jakieś tutaj, któreś z tych określeń na pewno pasuje. I teraz oczywiście powstaje kolejne pytanie, z jakich powodów, ale taki pierwszy powód, który jest oczywisty, to jest utrzymanie rządów do konstytucyjnego terminu wyborów. I być może tak jest przewidywana ta dynamika sytuacji, że za około rok, za kilkanaście miesięcy te pieniądze tak czy inaczej będą i wówczas można zrobić z nich użytek wyborczy. Czyli jakby ogłosić sukces, że pieniądze są. Ale dlaczego zakładamy, pani profesor, że te pieniądze będą tak czy inaczej? No jeżeli nie spełni PiS warunków, a chyba tych trzech nie spełni, takie mam poczucie, no to tych pieniędzy nie będzie. No, głosowanie mamy w przyszłym tygodniu chyba. Tak, ale Izba Dyscyplinarna nie wystarczy. To o tym mówiła Ursula von der Leyen, że jeszcze są dwa warunki. Jeszcze przywrócenie sędziów, no i kwestia tam tych wszystkich spraw związanych w ogóle z systemem dyscyplinarnym sędziów. No właśnie tak sobie pomyślałam, że dopóty Sejm czegoś nie uchwali, to my nie będziemy wiedzieć i będziemy w świecie tych spekulacji, więc oczywiście Izba Dyscyplinarna nie wystarczy, ale to też był jeden z kluczowych obiecanych przez naszych polskich polityków. Przez premiera w Parlamencie Europejskim. Tak, i pan prezes też powtarzał tę kwestię, że zostanie zlikwidowana, więc... No rzeczywiście, tutaj jest problem, aczkolwiek no, mam taką nadzieję, że do tego, do końca tej kadencji te pieniądze będą. I jeśli iść tym tropem, który jest oczywiście może być zawodny, to wówczas można je w sposób dobry marketingowo wykorzystać w kampanii wyborczej, bo wówczas jakieś strumienie pieniędzy mogą iść tutaj, gdzie potrzeba ze względu na cel, jakim jest wygranie wyborów. Pani profesor, a jak... I ja uważam jeszcze tylko jedno zdanie, że no, rządzący w pewnym sensie mają prawo dysponować tymi pieniędzmi tak zgodnie z tymi swoimi politycznymi celami. Nie będą wspierać poprzez coś, co uznali za własny sukces opozycji. Opozycja jest w samorządach, więc jakby patrząc na taką czystą kalkulację, no to można powiedzieć, że można to zrozumieć, aczkolwiek nie akceptować, bo takie powiedzenie też już mamy. A jak pani ocenia prawdopodobieństwo takiego scenariusza, że jest już tak źle z polską gospodarką i rząd już tak bardzo zdaje sobie sprawę z tego, że tych pieniędzy potrzebuje, że one są właściwie konieczne, że te warunki spełni? No, to byłby... Mało prawdopodobne, ja myślę, jednak ze względu na Ziobrę. To właśnie to jest pytanie o wartość, o zdefiniowaną wartość tego polityka i samej Solidarnej Polski. Z tego, co gdzieś słychać w polityce, czy powiedziałabym w kuluarach polityki, to ta lojalność Ziobry jest zadeklarowana do końca kadencji. To znaczy, że jakąś cenę Prawo i Sprawiedliwość za tę lojalność zapłaci. I czy ta lojalność polega
na akceptację. No to już było akceptację. Widać przy wyborach KRS-u ostatnio. Tak, czy to będzie akceptacja wszystkich warunków Komisji Europejskiej, tego nie wiemy. Czy to są inne okoliczności, o których też oczywiście nie wiemy. Oczywiście to nie jest tak, że Ziobro... Po jego stronie są wszystkie karty, bo oczywiste jest, że jeżeli nie będzie, jego politycy nie będą na listach wyborczych, to sam nie uzyska, nie przekroczy progu wyborczego. Więc tutaj moim zdaniem ta karta wyborcza jest to ta karta, zwróci którą pani, gra Prawo i Sprawiedliwość. Jarosław Kaczyński powtórzy ten błąd i wpuści Ziobrę na swoje listy? No właśnie, to jest pytanie, czy to jest błąd, czy nie. Z jednej strony, patrząc z perspektywy tych perypetii naszych związanych z Ale z perspektywy Jarosława Kaczyńskiego ja myślę, że on to uważa za błąd. No bo co mu przyniósł Ziobro? Tak naprawdę. No, przyniósł mu inną partię, bo przecież Solidarna Polska ma swoje korzenie w Prawie i Sprawiedliwości. Podobnie jak jeszcze inne partie, o których już dzisiaj nic nie wiemy, PJN na przykład, prawda? Więc w tym sensie to było destrukcyjne działanie, bo z dużej partii odeszli no, tacy kluczowi politycy, no ale jednak mimo tych wszystkich perypetii dzisiaj Solidarna Polska jest jeszcze koalicjantem, chyba że też o czym nie wiemy, być może są rozmowy dotyczące tego, których polityków można przeciągnąć na swoją stronę, tak jak było z porozumieniem, bo tutaj mamy wciąż ten kasus porozumienia. Innymi słowy, rzeczywiście jesteśmy w takiej... materia polityczna daje więcej wątpliwości, więcej pytań niż takich powodów do logicznej oceny czy logicznej analizy. I to jest ten moment, kiedy trzeba by się zastanawiać właśnie, co się dzieje naprawdę. Co się dzieje naprawdę? Dlatego, że no tak jak mówię, ma więcej pani jest teorie dotyczące tego, co dzieje się tajemnic. Naprawdę? No, ja myślę, że tu pani redaktor ten trop już sformułowała, czyli naszego stanu gospodarki. Ale przede wszystkim może nie chodzi tak aż szeroko o gospodarkę, tylko o tę szalejącą inflację, czyli o politykę fiskalną państwa, która też jest dla mnie wielką jedną tajemnicą, bo jeżeli wydają się... No Marek Belka powiedział, że to żadna tajemnica dzisiaj u mnie, tylko że po prostu daleko idąca niekompetencja. No. To też jest pytanie, dlaczego daleko idąca niekompetencja, która charakteryzuje najważniejszego bankiera w Polsce, jest akceptowana przez rządzących. Może to jest po prostu moją krótką ławkę, pani profesor, i nie bardzo jest z kogo wybierać. Były takie głosy, że polityków, że... A eksperci mówili, przyjść nie chcą, niezależni, prawda? No bo nie chcą być identyfikowani z tym obozem po prostu, z tą sytuacją. A to by był bardzo dobry krok. Krok dla tego obozu o dobrych konsekwencjach długotrwałych, ponieważ orientowałby, mimo że jest to stanowisko niepolityczne przecież, umówmy się, przynajmniej w teorii, i jest to niezależna osoba, szef Narodowego Banku Polskiego, to ta niezależna osoba, ten prawdziwy ekspert byłby jednak takim asumptem do tego, żeby poszerzać elektorat w kierunku centrum. To byłby, te długotrwałe konsekwencje byłyby lepsze niż te, które są teraz. Podsumowując kwestie związane z tym, o czym teraz mówiłyśmy, wiemy, że nic nie wiemy. Na razie. Trzeba czekać na rozwój wypadków. To teraz przenosimy się na drugą stronę polskiej sceny politycznej, czyli do opozycji. Czy pani rozumie strategię Donalda Tuska, tego bezustannego namawiania wszystkich do jednej listy wyborczej opozycji? Prawdopodobnie na podstawie tych badań sondażowych, podkreślę, bo to jest też, musimy sobie uświadomić, jakie znaczenie ma sondaż, a jakie znaczenie mają prawdziwe badania preferencji, takie naukowe badania preferencji elektoratu w Polsce. Więc na podstawie sondażu, który jeden, drugi, trzeci pokazuje, że jedna lista daje przewagę obozowi opozycji. No i oczywiście Donald Tusk też jest politykiem bardzo, bardzo doświadczonym, też ma takie poczucie wartości. Ja mam takie wrażenie, że jest to polityk, który uważa, że
jedynie on może stanąć na czele tego obozu opozycyjnego ze względu na doświadczenia, ze względu na to, że wielokrotnie wygrywał wybory w Polsce, więc to daje mu podstawy do tego, żeby wartościować siebie bardzo wysoko. I tutaj czasami jednak, może to jeszcze nie jest pycha i ona jeszcze nie kroczy, ale to jest to takie poczucie, że jeśli nie on, no to właściwie... Obawia się pani, że Tuska dopadła zbyt duża miłość własna? Myślę, że tak, i niedostrzeganie alternatyw, a te alternatywy się pojawiają. I to jest dobrze, że pojawiają się te alternatywy, no bo to jednak taka wielość polityków i wielość takich polityków, z którymi my możemy się identyfikować, to jest dla nas szansa, że w końcu znajdziemy takiego, na którego będziemy głosować, bo chcemy, a nie dlatego, że musimy, bo to jest na zasadzie wyboru lepszego zła, bo tak często głosujemy. A już nie z politycznego, bo ja to pytanie często zadaję moim gościom politykom, ale teraz pani z takiego naukowego, politologicznego punktu widzenia. Uważa pani, że jedna lista byłaby skuteczna? Czy sądzi pani jednak, że dwie listy byłyby lepszym rozwiązaniem? Tak z naukowego podejścia. Czy te obliczenia... ważne jest, jak to przeliczyć na mandaty oczywiście i czy nie będzie zmiany w ordynacji wyborczej. No ale tutaj są zapowiedzi, że nie będzie. W związku z tym liczymy tak, jak jest. I dwie listy wedle sondaży, co jeszcze raz chcę podkreślić, przyniosły 48% dla partii opozycyjnych, dwie listy. Problem polega na tym, gdzie było 52%. Taki ten słynny Ipsosu, w którym było 50% dla opozycji, 30% dla Prawa i Sprawiedliwości. 94% frekwencji. Która jest nierealistyczna. Dokładnie. Oczywiście, więc to jest właśnie ten problem, że niektórzy politycy, i myślę, że do nich należy niestety Donald Tusk, budują te swoje przekonania na podstawie sondaży, tymczasem powinni je budować na podstawie zainwestowanych w badania naukowe pieniędzy, bo to jest własnych co innego. Własnych partyjnych. Ale myśli pani, że Tusk tego nie robi? Tego nie wiem, bo jeśli to jest, to dlaczego w takim razie tuż po ogłoszeniu sondażu jest taka euforia wśród niektórych polityków, że właśnie tu 50%, tu 48% i tak dalej. Gdyby było tak, że jest to jednak na podstawie jakichś badań, to jakby ta narracja byłaby nieco bardziej skomplikowana, a nie taka oczywista, że 50-48. Więc a wydaje może mi się, ludzie że po prostu naprawdę chcą zjednoczonej opozycji? Być może. Tyle tylko, że pani redaktor, jest jedno ograniczenie, mianowicie wykluczanie się z wyborów tych osób, które nie zagłosują na tę listę, ponieważ nie będą umieli zdefiniować, czy ona jest prawicowa, centroprawicowa, a jeśli ma być tak, że Platforma... A nie ma pani takiego poczucia, że się teraz wszyscy podzielili na PiS i na tych, którzy są przeciwko PiS? Tak, i że to będzie wystarczający motor napędowy, żeby na tę jedną listę zagłosować? Od dłuższego czasu tak jest, że przede wszystkim są ludzie bardzo silnie związani z PiS-em i bardzo silnie związani z niePiS-em. Ale gdybyśmy mieli policzyć, ilu ich jest, to jest ich około 25% po tej stronie i około 25% po drugiej stronie. No i gra się toczy o całą resztę. A gra się toczy o całą resztę, słusznie, i czyli jak zbudować i zagospodarować to centrum, czyli jak pobudzić ludzi do pójścia na wybory, bo to jest dla wszystkich partii politycznych ważne. I teraz wydaje mi się, wracając jeszcze do Tuska i do innych liderów, że wdarł się pewien chaos. Ten chaos łatwo dość uporządkować. Dlatego, że z jednej strony Hołownia mówi coś, Trzaskowski mówi coś. Niektórzy już wieszczą rozłam w Platformie Obywatelskiej. No, to już od dawna. Tak, jakoś się nie dokonuje. Tak, i się nie dokonuje. Ale żyje tym opinia publiczna. Tak. I to jest destrukcyjne, więc wydaje mi się, że zadaniem Tuska jest uporządkować i w ogóle tych wszystkich liderów uporządkować ten chaos. A porządkuje go się w dość łatwy sposób, powiedziałabym, zaczynając od ludzi. My
mimo tego, że powiedziałam wcześniej, że nie wiem, jeśli mamy progresywne poglądy, nie zagłosujemy na PSL. PSL na przykład, tak? Czy może nawet na Hołownię. Nie wspominając o Gowinie, który pewnie tak, się przytuli do PSL. Na pewno się przytuli. Więc pomijając ten fakt, że te poglądy mają znaczenie, to największe znaczenie w wyborach ma identyfikacja z liderem. I teraz trzeba by było pokazać wyborcom, jacy liderzy i z jakim programem wejdą na scenę polityczną, czyli czym tak naprawdę jest ta alternatywa, bo tutaj trochę jest tak jak w małżeństwie. Kochamy Prawo i Sprawiedliwość i jeżeli pojawi się coś, co oceniamy jako atrakcyjną alternatywę, no to jest pokusa, żeby skoczyć zdradzić tę. Dokładnie tak. I tutaj partie opozycyjne powinny przede wszystkim pokazać liderów. Kiedyś było coś takiego jak gabinet cieni. Ja nie mówię, że aż trzeba budować ten gabinet cieni, ale trzeba pokazać, kto za co byłby odpowiedzialny. Oni by się pewnie pozabijali, jakby teraz to ustalali. Wie pani, jak to jest? To jest taka propozycja, która... wokół tej propozycji można konstruować tę tak zwaną polityczną narrację, a to jest konieczne, dlatego że mamy inflację i my wiemy, że Tusk poprosił o 20%, czy zaproponował 20% podwyżki dla sfery budżetowej, że zaproponował jakiś pakiet antydrożyźniany, ale to wszystko gdzieś umyka w tej narracji jedna lista, dwie listy, trzy listy. Więc gdyby dać ten porządek i koncentrować opinię publiczną na poszczególnych kwestiach, czyli na przykład ludzi, czyli na przykład stosunku do zielonej energii, to jest konieczne, czy to źródeł energii. Uderzyłoby w tym pozytywnym znaczeniu słowa w młody elektorat, który bardzo domaga się poruszania tego typu tematów. No. Pani profesor, już na sam koniec, bo wiemy, że w przyszłym tygodniu czeka nas dość ważna inicjatywa, ona myśli to, co wydarzy się w środę, czyli podpisanie tego porozumienia współpracujących ze sobą partii opozycyjnych z samorządowcami, czyli z ludźmi, którzy bardzo często cieszą się jeszcze większym zaufaniem społecznym i wyborczym niż politycy centralni, tak to nazwę w cudzysłowie. Czy pani zdaniem to może być jakaś przełomowa inicjatywa, jeżeli chodzi o to wszystko, właśnie o to, jak ta opozycja jest postrzegana, to o czym pani mówiła? Tak, myślę, że tak, aczkolwiek tutaj trzeba zastrzec, że liczne inicjatywy samorządowe, na przykład startu w różnych konfiguracjach w wyborach parlamentarnych do Sejmu czy do Senatu, one nie skończyły się wielkim sukcesem, ale to jest bardzo ważny element w porządkowaniu tej opozycyjnej narracji. Mhm. I wydaje mi się, że jeżeli to zostanie też odpowiednio opowiedziane, bo wciąż o tym niestety mówimy, to jest szansa na jakiś krok w dobrą stronę. Nie wiem, czy przełom, ale na pewno krok w dobrą stronę. I warto pamiętać, że jeśli my badamy aktywność polityczną w ogóle, to pokazuje się w tych badaniach, że najbardziej identyfikujemy się z liderami lokalnymi i mało tego, to poczucie sprawczości największym stopniu mamy na poziomie lokalnym. Czyli jeśli jest pytanie, czy masz wpływ na to, co się dzieje w kraju, czy na to, co się dzieje w twoim mieście, odpowiedź brzmi w mieście. Małe ojczyzny bliższe. I to jest szansa na mobilizację własnych elektoratów i myślę, że przed tym to jest wyzwanie dla opozycji. Pani profesor, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Profesor Ewa Marciniak, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Spokojnego, dobrego dnia. My zaraz dziękuję. Do państwa jeszcze na chwilkę wracamy.
I na koniec naszego programu jeszcze małe zaproszenie. Zaraz już Państwo będą wiedzieli na co i od kogo, bo przenosimy się na trzecie piętro do studia, w którym czeka już na Państwa Jan Złotorowicz. O godzinie 11 startuje jego raport. Janku, dzień dobry, tak. Opowiadaj co dzisiaj u Ciebie. Dzień dobry Kamilo, dzień dobry Państwu. Witam Was z redakcji Super Ekspresu. Zostańcie jeszcze z nami, bo już za chwilę, już o godzinie 11 raport Złotorowicza, nasz nowy format, o którym już Państwu zresztą miałem okazję opowiadać i który oglądaliście, za co bardzo Wam dziękuję. Dzisiaj moimi gośćmi będą Bartłomiej Radziejewski, to jest ekspert z think tanku Nowa Konfederacja, oraz dobrze Państwu znany profesor Jan Malicki, tak, dyrektor... Nasz częsty gość, uwielbiany przez widzów zresztą. Tak, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, ale tak naprawdę bohaterem, czy też antybohaterem dzisiejszego raportu będzie Władimir Putin. Pochylimy się nad informacjami o jego stanie zdrowia, podobno tragicznym. Pochylimy się nad plotkami o tym, że podobno jest w tak złym stanie, że na wystąpieniach zastępuje go sobowtór i spróbujemy z tymi ekspertami znaleźć odpowiedź na pytanie, jeżeli jest tak, że władca absolutny, brutalny tyran, który wypowiedział krwawą wojnę za naszą wschodnią granicą, jest, jeśli wierzyć tym doniesieniom, półżywy, to co to może oznaczać dla przyszłości tej wojny, dla przyszłości Ukrainy, ale też tak naprawdę dla przyszłości Europy i tak naprawdę całego świata. Zapraszamy. Bardzo ciekawe tematy. Tak. Ekspres Biedrzyckiej pozdrawia raport Złotorowicza. Trzymamy kciuki. Dziękujemy oczywiście. Bardzo. I czekamy na Państwa. Pozdrawiamy. O godzinie 11 czekamy na koniec jeszcze raportu. Niezawodna Alina Makarczuk przejrzy dla nas najnowsze wydania ukraińskiej prasy. Sprawdzimy, czym żyją ukraińskie media. Warto posłuchać, bez wątpienia. Jan Złotorowicz, bardzo dziękuję raz jeszcze. I my zaproszeniem na raport Złotorowicza żegnamy się już dzisiaj z Państwem. My z Ekspresem Biedrzyckiej wracamy do Państwa w poniedziałek o godzinie 9. Także już dziś zapraszamy. Co mi tam, Michałku, szepczesz do ucha? A, bo już mamy umówionych nawet gości. Waldemar Skrzypczak, generał Waldemar Skrzypczak, Jarosław Gowin, ale Michał jeszcze tam ciężko pracuje nad umówieniem trzeciego gościa. Jeżeli mają Państwo jakieś rozsądne propozycje, to absolutnie proszę pisać. Zobaczymy, co się da z tym zrobić. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa, kłaniamy się Państwu bardzo nisko. Wracamy w poniedziałek o godzinie 9. Do zobaczenia.